Ach, te skunksy w internecie. Co oni tutaj w ogóle wymyślają w tych internetach? Dobra, sprawdzę porcję. W ogóle cześć, witajcie moi drodzy. O cześć, w ogóle ja jestem Jeremi, słuchajcie, i dzisiaj, słuchajcie, jest mega akcja. Ponieważ, słuchajcie, mój tata, czyli generalnie Mandy, gdzie ty jesteś? Znaczy, tato, przepraszam, nie to, żeby po imieniu mówił. Tato, gdzie to? O, tu jest tata, dobra, tu jest na dole. Chwila, ale poczekaj, co ty tu jeszcze robisz? Ty przecież masz za 5 minut szkołę. A, dobra, w każdym razie, słuchajcie, moi drodzy, już zaraz idę do szkoły. W każdym razie, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj mój tata, czyli Mandy, jest, moi drodzy, naczelnikiem więzienia w Brookhaven. A tak się składa, że generalnie jestem mega nielubiany w szkole. Nie wiem czemu, ale wyzywają od bardzo niemiłych rzeczy, moi drodzy, że jestem generalnie taką ciamajtą w szkole, coś takiego. I dzisiaj, moi drodzy, zamkniemy wszystkich, którzy będą mnie wyzywać, słuchajcie. I to będzie coś pięknego. W każdym razie pamiętajcie, by koniecznie zostawić łapę w górę, suba z wątkimi kocie, moi drodzy. Napisać w komentarzu właśnie, w którym się powiesz cały czas, słuchajcie, jest konkurs na Robuxy. Ale tato, to żebyś tak mówić, że generalnie ja ci powiem, tato, kto będzie mnie wyzywał i kto będzie generalnie dobrze niemiły, a ty ich wtedy wsadzisz do celi. Zamkniemy, wywieziemy, w ogóle w jakieś tutaj wsadzimy, w jakieś policyjne tutaj. Dobra, to go zamkniemy w idealnej celi, a ty synek, tak, miej przy sobie telefon, jak ty tylko coś będzie, to dzwoń. Dokładnie. A ja od razu będę, odzwolnię się, od razu jadę i aresztujemy. Dokładnie. Ale ty się śpiesz do szkoły, bo zaraz. Dobra, już idę, już tato, już przepraszam. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj będzie totalny koks, ponieważ naprawdę zamkniemy każdego, kto mnie wyzywa, naprawdę. Zaraz zobaczycie. Każdy, kto mnie obraża, słuchajcie, trafi do celi. Będziemy im, moi drodzy, podsyłać stare kanapki i zgniłe banany, aż w końcu, moi drodzy, spędzą wieczność w celi. W każdym razie, dobra, ja wsiadam w hulajnogę. Idziemy tam. Tato, dozą, ja będę dzwonił. W kontakcie, tato. Okay, na razie. Na razie, dobra, słuchajcie, teraz tata idzie, słuchajcie, do więzienia, bo jestem naczelnikiem i moi drodzy, jedziemy teraz do szkoły. Już cała tutaj zgraja jest w szkole, słuchajcie. Oni mnie mega generalnie nie lubią. Nazywają mnie, że jestem generalnie słaby i tak dalej. Nie mam w ogóle jakichś tutaj fajnych Pokemonów czy coś. Nie wiem, po prostu mówię, że jestem słaby. O, w ogóle cześć, chłopaki, cześć w ogóle, co tutaj? Tutaj ma taką deskorolkę. O Boże, słodki, co on ma w ogóle w oczach? O Jezu, biedak, i nie masz Pokemonów. No, no zobaczcie, moi drodzy, oni mnie właśnie wyzywają od biedaków, że nie mają Pokemonów. W ogóle cześć, chłopaki. Siema, nubek, bez Pokemonów, no ale no nie wyzywajcie mnie, proszę was. W ogóle wiem, że wy macie fajne komputery i w ogóle fajne rzeczy, ale ja no, nie mam tylu rzeczy. W ogóle gdzie jest jeszcze? Nie ma pani nauczycielki jeszcze. O, tu jest jeszcze. O, siema w ogóle, cześć stary. Co tutaj w ogóle robisz? Co robisz w tym iPadzie tutaj? Cześć, siema w ogóle stary, co takiego przeglądasz? Nawet rataty nie masz. Jaki rataty? No, a w sensie, no, nubku, no ej, no nie wyzywajcie mnie, proszę was, naprawdę, słuchajcie, daję wam ostatnią szansę. Słuchajcie, będziecie mnie dalej wyzywać od nubków, od słabiaków. I do tego jeszcze, moi drodzy, będziecie dla mnie niemiły. To ja dzisiaj was naprawdę uprzedzam, że ja dzisiaj mam coś, czego wy nie macie. I naprawdę skończycie mega, mega, mega źle. I nie mówimy tutaj o dyrektorze, nie mówimy tutaj o skardze na nauczycielkę. Mówimy, moi drodzy, o zamknięciu was, dobra? Nub, nie stać go na telewizor, ani dam śpiw. No co wy piszecie o mnie, no? Nubek wrócił do szkoły? Oto ten nubek wrócił do szkoły. Brak poksów, S, no ej, no proszę was, chłopaki, brak poksów. Co ty się w policję bawisz? XDDD, ha, 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 XD. Czemu wy się, naprawdę się nie śmiejecie? Naprawdę, ostrzegam was po raz ostatni. Nie śmiejcie się ze mnie, bo naprawdę bardzo pożałujecie. Macie ostatnią szansę. Jestem na tyle miły, żeby dać wam ostatnią szansę. Dobra, ja jestem bad boy. Dobra, weź, zaraz weźmiemy cię do więzienia. Tak grozicie mi, dobra. Dobra, słuchajcie, dobra, dobra, więc co w takim razie? Ty w koszulce kartu, teraz w takim razie ty trafisz do więzienia jako pierwszy. Dobra, słuchajcie, ja w takim razie wyciągam telefon. Mam tutaj swój telefon. Halo, halo, tato, jesteś? Dobry, tato. Tak, słucham, słucham, co synek się stało? Tato, bo mnie wyzywa tutaj taki jeden kolega. Dobra, możemy go zgarnąć? I jeszcze mówi, o, teraz tatusia płacze, jeszcze napisał. Dobra, to co, tato, dobra, to dzięki, wielkie, cześć, już cześć, już hej, hej, hej. Dobra, i bierzemy go. Tato, gdzie jest tata, słuchajcie? O, tu jest tata, no właśnie, ojciec, słuchaj. Widzisz tego tutaj? Widzisz tego jest tutaj? Poczekaj, ten w białym, ten w białym. Tu to się ukrywa, właśnie ucieka, dobra, tato. Proszę się zatrzymać. No i co teraz? Zobaczcie, co pisze. Chyba się trochę zdziwił. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dostaję informację od syna, że pan jest tutaj naprawdę niegrzeczny, że pan tutaj wszystkich wyzywa i tam pana policjanta. Zagrożenie w otoczeniu. Dokładnie, proszę tato go zgarnąć. Ja jestem grzeczny, tak, on jest bardzo niegrzeczny. On mówił, że on groził w ogóle. To kłamstwo, oczywiście, że nie. Dobra, ja cię tu skuwam. Dobra, i co? I do więzienia teraz. Teraz tato, wywieź go może do więzienia. O, zapraszam. Właśnie, wywieź go tato do więzienia. Dobra, to co? Elo, elo, tato, hej, w ogóle siema, siema, tam lamusie. Dobra, w każdym razie. Co? Jeszcze wam nie mało? Jeszcze mnie chcecie wyzywać? Jeszcze Jernubek, tak, Jernub. Nie, nie, nie. Jernub, tak, wyzywacie mnie od nubów, słuchajcie, widzieliście to? Właśnie wasz kolega został zgarnięty przez mojego tatę policjanta. Jeszcze raz będziecie mnie obrażać. Chyba, że co? Co wy tutaj piszecie? Ej, ej, haha? Czemu się ze mnie. Nie, o nie, nie. Beka do taty płacze. O nie, dobra, co co? W takim razie zwołaj do taty. W takim razie was obu teraz zgarnie do więzienia. Tato, halo, halo, cześć tato, hej. Halo, halo, tak, synek, co cześć dzieje? Tato, słuchaj, bo generalnie oni tutaj jeszcze bardziej wyzywają mnie i przez to tak, ciebie, czyli też już tutaj obrażają, obrażają policjantów. Dokładnie, to do widzenia. Ale z ciebie, co z ciebie nubisz? Ale nubisz. O nie, dobra, to co tato, hej. Tutaj dwóch takich delikwentów, dobry.
bardzo niegrzeczni właśnie w szafkach siedzą. Który niegrzeczni? Obaj, tutaj w szafkach się ukryta. No tutaj trzeba środki przymusu bezpośredniego. Tutaj trzeba to. O, dokładnie. Proszę wchodzić albo użyję paralizatora. Dokładnie, dokładnie. Otwierać te drzwi. Otwierać, a nie kurczę, tutaj się siedzicie. Otwierać te drzwi. Będę musiał użyć paralizatora, jeżeli będziecie niegrzeczni. Dokładnie, więc proszę na tym miejscu wyjść. Dobra, o, leży. Tak jeden jest. Leży już. Drugi. Spokojnie, spokojnie, nie ruszaj się. I proszę, teraz tak. Jednego zakuwamy. To jeszcze odnuba, widzisz to? Zakuwamy. Dobra, zakuwamy. Dobra. I to zapraszamy bardzo do celi. Ja pojadę też, no pojadę z wami. Chodźcie. Do wozu, tutaj do wozu wsiadać, bo inaczej będzie naprawdę bardzo, bardzo źle. Słuchajcie, do wozu. Siadajcie do wozu. No to zapraszamy was teraz do celi. Tutaj zapraszamy bardzo. I co teraz, słuchajcie? I co teraz? Do więzienia zapraszamy. Zobacz, zobacz to, co on ma tutaj. O, jest, na to będzie wydłużony wyrok. Proszę, dokładnie, zapraszam. Do karceru, młody. Nie do tej celi, nie do tej celi. Idziemy, ty idziesz do kolejnej. Dobra, ja tutaj zamknę w takim razie, tato. Ja ci pomogę, tutaj z nimi się poradzić. Dokładnie. A gdzie jest reszta cała? O, tutaj ten młody, zobacz, tato. Ten, tutaj już tutaj do celi. Sobie. Proszę. Albo dobra, tam może wejść. Dobra, a tutaj jest w ogóle, ja chcę do mamusi. Zobaczcie, płacze. Tato, zobacz, jeden z nich płacze w ogóle, zobacz. Trzeba było się zastanowić najpierw, zanim dokładnie, zanim mnie wyzywałeś. Dobra, więc ja proponuję, tato, zrobić teraz. Co jest w ogóle? Ja proponuję, o, tato. Nie, to wyrok będzie wydłużony, na pewno posiedzisz sobie tutaj. Ja proponuję, tato, żebyśmy zrobili teraz przesłuchanie. Przesłuchanie wraz z elementami przymusu bezpośredniego. Więc wchodzimy teraz do celi. Dobra. Zapraszam. Tylko jednak tu dwóch było. W takim razie prosimy oskarżonego, aby usiadł w tym kiblu teraz. Do kibla oskarżony. Tutaj siadaj. Dobra. Czemu, młody, wyzywałeś mnie właśnie w tej szkole? Czemu? Bo prosiłem cię, żebyś tego nie robił. Czemu ty to zrobiłeś? Bo jesteś sus. O tak, czy co? Jestem podejrzany, generalnie suspect, tak? O nie, proszę tak. Musimy coś z tym zrobić. Najbardziej to ty jesteś tu podejrzany za wyzywanie. Dokładnie, ty jesteś podejrzany. O nie, o, uciekaj, tato! Co jest w ogóle? Trzymaj się. Stój, ja biorę, biorę. Trzymaj biorę się, broń. Bo będę musiał strzelić do ciebie. Czemu ucieka? Strzelam. Dobra, o nie, dobra, ja teraz go strzelam. Dostałeś palizatorem, zatrzymaj się. Dobra, zatrzymamy go. Jej, uciekał. Dobra. Tato, za to trzeba wyrok mu dać jeszcze w ogóle dwa lata dłużej. Jeremy, do widzenia. Co jest? Ej, co gościu ma, tato? Co jest w ogóle? Dobra, Jeremy, do więzienia. Czemu ja mam do więzienia iść? Ej, zaraz, chłopaki, ja mam iść do więzienia. Ty spokojnie z tą małpą siedzisz, w ogóle on płacze. Jeju, jaki teraz biedny. Zobacz na swojego kolegę, jak teraz płacze. Zobacz, jaki biedny. Aż nawet oczy ma całe już we łzach. W ogóle małpkę, może chcę do mamusi. I co było wyzywać? O nie. Ej, gdzie się on podział? Ej, gdzie się drugi podział? Co jest, tato? Czy oni, o nie. Czy oni uciekają wentami, czy co? O nie, to może być. On jest w wentach. Nie. On jest w wentach, tato, on jest w wentach. On ucieka, tato. To szybko, on ucieka. On jest przy szkole teraz. Czemu on w ogóle dobra, ucieka? Biorę go niego. Dobra, gonimy. On ma jakieś auto w ogóle. Co się dzieje? Co tu jest? Czemu on ma auto? Tato, co on ucieka w ogóle z tego więzienia? Dobra, chulę nogę. Dobra, jedziemy na wózku, dogonimy go. Czemu on w ogóle ucieka? Co jest? A w ogóle, czekajcie, przecież tam ci jeszcze zostali w więzieniu i też uciekną zaraz. Tato, ja muszę iść do więzienia, bo zaraz oni uciekną. A to musimy, oni mogą być w celi w ogóle. Dobra, oni dobra, zostali musimy w celi. Tutaj w ogóle uciekli, może tutaj, tato, nie ma. Czekaj, nie ma. Gdzie nie oni ma są? Ich, gdzie oni są? Ej, tato, w ogóle tutaj nie ma. Oni tutaj są! Tu są, o nie, przegraliście, nuby. A to czemu oni nas zamknęli w naszym własnym więzieniu, co ale jest? Nie, no muszę otworzyć zaraz. Macie to otworzyć, to będziecie mieli teraz problem. Będziecie mieli problem. Sprawę karną, przegraliście numer, lamusy, S, to tato, co oni z nami robią? Strzelają już, oni mają broń, tato. Zaraz przyjedzie wsparcie. Dokładnie, ja dzwonię po sąsiada, po pana Wieśka dzwonię, z interwencyjnego. Halo, panie Wieśku, z interwencyjnego, musimy, trzeba przyjechać, bo nas zamknęli w więzieniu. Dobra, tato, wezwałem, już zaraz przyjedzie pan Wiesiek, a wy stąd nie wygracie, uciekamy. Oni mają bomby, co jest w ogóle? Co? Do Meksyku? O, dzieci czekają. Nie, dobra, tato, nie, my tu polegliśmy. Jesteśmy beznadziejni, nie, naprawdę, tato, nie. Chowaj się, oni mają bronię. Chowam się. Nie, skąd oni wzięli te wszystkie bronie, oni ukradli cały magazyn. Oni ukradli cały magazyn. To nie są dzieci, to są przestępcy. Dokładnie, strzelamy do nich. You are going to... Co? Brazyl? Nie, jaki Brazyl? Dobra, tato. Nie, mi się wydaje, że osłonię to... nas. Dokładnie, osłonisz nas. W każdym razie, moi drodzy, ja nie wiem, jak musisz tak dalej. Słuchajcie, to byłoby na tyle. Musimy jakoś się stąd wydostać. W każdym razie, pamiętajcie, kończyć, zabić łapę w górę, suba z łąkiem, też możecie wpaść do Mendiego, jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie. I zapraszam go, ja cię kurzyk. Cześć, elo.